Witajcie na kanale Moje Domowe Jedzenie. Dziś mam dla Was pomysł na kolejną bardzo fajną i prostą w przygotowaniu sałatkę. Jest to sałatka z rukolą, serem feta, z żurawiną. Świetnie nadaje się na imprezy, na grilla. Często robię, jest naprawdę bardzo smaczna i serdecznie Wam ją polecam. Nowych widzów witam i zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Będzie mi miło. Zapraszam na film. Listę składników znajdziecie również pod filmem. Wszystkie składniki potrzebne do przygotowania sałatki właśnie widzicie. I mam tutaj oliwki, ja mam akurat zielone. Ser feta pokrojony w kostkę. Suszone pomidory. Żurawina również suszona. Pomidorki koktajlowe. Moje były większe, więc pokroiłam na pół. Rukola, ale może być również miks sałat i prażony słonecznik. Musimy teraz przygotować sos. Ja mam oliwę z oliwek, którą wykorzystałam z suszonych pomidorów. Około 1/3 szklanki. I dodaję 2 ząbki czosnku przeciśnięte przez praskę. A następnie 2 takie łyżeczki musztardy miodowej, więc tutaj już miodu nie dodaję. I wszystko ze sobą dokładnie mieszam. I to jest mój sos, który właśnie wykorzystam do sałatki. Teraz wystarczy wszystkie składniki umieścić w salaterce, więc wykładam rukolę, którą wcześniej umyłam, a następnie dodaję wszystkie pozostałe składniki. Są to oliwki, suszone pomidory, pomidorki koktajlowe, ser feta, żurawinę, prażony słonecznik. I to są właśnie wszystkie składniki potrzebne do sałatki. Został nam tylko sos i ja Wam polecam, abyście ten sos polali po prostu godzinę przed właśnie podaniem na przykład gościom czy na grilla. Nie róbcie tego wcześniej, bo wtedy sałatka zbyt mocno namoknie wszystkimi składnikami, więc ja zawsze polewam sosem przed podaniem. No i sałatka jest gotowa. Bardzo fajny, prosty przepis. Ja Wam oczywiście serdecznie polecam. Sałatka ta idealnie nadaje się na grilla, na imprezy. Bardzo fajna, no i przede wszystkim prosta w przygotowaniu. I to wszystko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Pozdrawiam Was serdecznie. Dziękuję za wszystkie miłe komentarze, łapki w górę. Jeśli nie subskrybujesz mojego kanału, zachęcam Cię do subskrypcji. I pozdrawiam.